System bioidentyfikacji tak naprawdę opiera się na podpisie elektronicznym i głównym elementem naszej bioidentyfikacji jest karta procesorowa, w której przechowywany wewnątrz tej karty, chroniony kryptografią, jest podpis elektroniczny i ten podpis może być chroniony albo PIN-em znanym przez użytkownika, a w naszym przypadku, w naszej nowej technologii bioautentykacji, bioidentyfikacji, może być dodatkowo chroniony odciskiem palca, czyli cechą biometryczną. Jest na tyle unikalny i nowoczesny, ponieważ cecha biometryczna jest przechowywana tak samo jak PIN i podpis elektroniczny wewnątrz karty. Jest ona nie do uzyskania na zewnątrz, nie do wyciągnięcia z karty, jest związana z użytkownikiem i nie jest nigdzie przesyłana. Meczowanie, czyli weryfikacja tej cechy biometrycznej odbywa się również w koprocesorze karty kryptograficznej. Więc sam podpis nie jest nigdzie przesyłany, nie jest nigdzie prezentowany, nie jest weryfikowany w żadnych systemach ani składowany. Jest tylko i wyłącznie na urządzeniu, które posiada użytkownik, który korzysta z naszego systemu. Czyli całkowita gwarancja bezpieczeństwa. Nawet jeżeli ktoś by zdobył i kartę, i czytnik, nie jest w stanie nic z tym zrobić. Nie jest w stanie, ponieważ musiałby po pierwsze zdobyć kartę, no, po drugie zdobyć odcisk palca i ewentualnie PIN, bo w zależności od preferencji użytkownika ten podpis elektroniczny może być chroniony samym odciskiem palca, samą cechą biometryczną, bądź cechą biometryczną i PIN-em, bądź tak jak obecnie wykorzystywali to nasi klienci, samym PIN-em. To nie tylko bezpieczeństwo, rzekłbym, ale jednocześnie bardzo duże ułatwienie dla użytkowników, ponieważ w dobie globalnej elektronizacji ilość haseł i pinów, które użytkownicy muszą pamiętać, jest ogromna. My dajemy nie dość, że zwiększone bezpieczeństwo, to jednocześnie łatwość obsługi, ponieważ użytkownik może zdecydować się tylko na ochronę cechą biometryczną i w tym momencie wkłada kartę do czytnika, przykłada do tego samego czytnika palec i uwalnia podpis elektroniczny cechą biometryczną. Bez konieczności pamiętania haseł, pinów. Nasi użytkownicy otrzymują tego typu kartę kryptograficzną, na której generują sobie samodzielnie podpis elektroniczny oraz aktywując kartę nadają jej PIN, wczytują cechę biometryczną do karty, no i w tym momencie po aktywacji takiego klucza mogą z niej korzystać. Tak wygląda czytnik biometryczny i jednocześnie czytnik kart. Użytkownik korzysta z tego czytnika, wkładając do niego kartę i przykładając odcisk palca w celu uwolnienia podpisu elektronicznego. Teraz pokażę proces logowania do systemu. Użytkownik podaje swój identyfikator. Następnie wybiera podpis elektroniczny, którym się będzie autentykował w systemie. Ten podpis jest zapisany na karcie kryptograficznej. Widzimy, tutaj mamy nasz podpis. Po wybraniu akcji podpisz, użytkownik wprowadza odcisk palca. Po poprawnym, teraz następuje proces weryfikacji podpisu. Jeżeli podpis zweryfikuje się poprawnie, odcisk palca zweryfikuje się poprawnie, pojawia nam się zielona akceptacja. Ja mam tutaj dodatkowo włączoną ochronę kodem PIN i po poprawnym podaniu zarówno odcisku palca, jak i PIN-u następuje logowanie do systemu. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany w systemie, to może podpisywać dyspozycję. Podpisanie dyspozycji odbywa się analogicznie jak logowanie do systemu. Użytkownik zaznacza dane zlecenie, wybiera nimi akcję podpisz, uaktywnia komponent autoryzujący dyspozycję, ma wskazany klucz do podpisu, no i podpisując dyspozycję mamy dokładnie podobną sytuację jak w procesie logowania. Odcisk, następuje weryfikacja odcisku z tym, który jest zapisany na karcie. Po poprawnej weryfikacji ja mam dodatkową ochronę kodem PIN. Następuje autoryzacja dyspozycji. Jak widzimy, podpis był poprawny. Moglibyśmy spróbować jeszcze zobaczyć, jak wygląda niepoprawny podpis, że nie ma tutaj możliwości przejścia takiego. Przyłożę w tym momencie inny palec, który nie jest zapisany na karcie. Co ciekawe, na karcie mamy zapisane dwa odciski dwóch palców.
ponieważ jeżeli użytkownik, nie wiem, skaleczyłby się w palec, zostałyby zaburzone jego odciski, to w tym momencie może wykorzystać drugi palec, który jest identycznie może uwolnić podpis elektroniczny. Ja teraz spróbuję podpisać palcem, którego nie mam zapisanego na karcie. Mam nadzieję, że się nie uda. Teraz następuje weryfikacja tego odcisku z tymi, które są zapisane na karcie. Próbuję go dopasować, ale widać tutaj już ma problem. Oczywiście karta jest zabezpieczona w ten sposób, że podanie pięciokrotne niepoprawnego kodu PIN bądź odcisku palca blokuje nam kartę. I w tym momencie kartę należy reinicjalizować. Wyczyszczone są klucze z karty i karta jest tak naprawdę nie do użycia. Ok, użytkownik otrzymując kartę, tak jak mówiłem wcześniej, ma nad nią całkowitą kontrolę, to on ją inicjalizuje, on nadaje kod PIN i on zapisuje swoje cechy biometryczne na karcie. W systemie Pekao Business 24 ma w administracji zarządzanie kartą procesorową i właśnie opcję inicjalizacja karty. Przy inicjalizacji pojawia nam się ekran, w którym użytkownik wybiera sposób autoryzacji i autentykacji w systemie. Czy ma być to sam kod PIN, czy kod PIN plus biometria, czy ma być to tylko i wyłącznie biometria. Jeżeli wybierzemy samą biometrię, to nie musi nadawać kodu PIN, a wystarczy sam kod PUK, ale wybierzmy opcję pełną, czyli kod PIN i biometria. Nadajemy sobie kod PIN, kod PUK i w tym momencie wprowadzamy odcisk pierwszego palca. Wprowadzony. Powtarzamy opcję po to, żeby koprocesor karty mógł poprawnie weryfikować i zmeczować ten odcisk, czy został dobrze zapisany. Teraz nastąpi porównanie tych odcisków, czy one są, czy się weryfikują poprawnie. I teraz użytkownik wprowadza odcisk drugiego palca. Po to, tak jak mówiłem, że jeżeli by uległ palec na przykład skaleczeniu bądź coś się stało, to żeby mógł autoryzować i autentykować się w systemie za pomocą drugiego odcisku. W tym momencie mamy podany kod PIN, kod PUK i wprowadzone do karty dwa odciski palca.